Kontynuujemy wieczór w telewizji w Polsce. Zmieniamy, proszę państwa, temat. Państwa i moim gośćmi, właśnie dwóch panów jest dzisiaj w studiu. Pan Paweł Średziński, Dziedzictwo Przyrodnicze, i pan Radosław Siusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim zadam pierwsze pytanie, to chciałam powiedzieć tylko tak. Proszę państwa, zamek w Stobnicy, słynny Malbork, budowany w Puszczy Noteckiej, wywołał ogromne poruszenie w mediach i wśród internautów. Skończyło się to na tym, że prokuratura zajęła się sprawą, Ministerstwo Ochrony Środowiska wniosło do prokuratury wniosek o zbadanie sprawy i Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu zweryfikuje to zawiadomienie. Oprócz tego zarządzono kontrolę w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i już te czynności, ja już nie mówię o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, które również tam wkroczyło. I tak się rozpętała burza, która szybciutko ucichła, a w tak zwanym międzyczasie, proszę państwa, został zmieniony plan znowu przez władze samorządowe w Obornikach. I zaraz państwu powiem, jak on został zmieniony, tylko znajdę tę kartkę, bo mam trochę tych kartek. A właśnie, na początku lipca, nie zważając na protesty i ekologów, i dziennikarzy, i opinii publicznej, i mediów, Rada Miejska w Obornikach uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego i w tym planie mamy lądowisko dla helikopterów, motorówki, statki wpływające do zamku Wartą lub kanałem Kończak, a obok park dzikich zwierząt. To wszystko na wniosek inwestora, który stawia zamek 15-kondygnacyjny, budynek, jak to zwą w opisie, wielorodzinny, z 14 piętrami, jednym podziemnym, z towarzyszącym zapleczem, no właśnie, w Puszczy Noteckiej, w obszarze objętym programem Natura 2000. I co ekolodzy na to? No tak, co ekolodzy na co? Można było powiedzieć, że ekolodzy jak zwykle będą na nie. I generalnie ta budowla budzi ogromne kontrowersje również wśród organizacji pozarządowych z dwóch zasadniczych powodów. Przede wszystkim, gdybyśmy popatrzyli, bo ja po czasie całkiem niedawno zacząłem szukać dokumentów na ten temat i też jest to przedmiotem analizy naszego stowarzyszenia. Dokumenty zostały wydane w 2015 roku, przypomnę, i raport oceny oddziaływania na środowisko zaczynał się bardzo niewinnie i mówił o tym, że to jest budynek gospodarczy wraz z budynkiem mieszkalnym oraz towarzyszącym. I jak organizacje, trzeba byłoby wrócić do tego, jak organizacje ekologiczne szukają? No, mają możliwość sprawdzania biuletynu informacji publicznej. Jest to dosyć długa droga, dlatego że inwestor składa wniosek i dopiero umieszcza to na biuletynie informacji publicznej. I tak naprawdę organizacje czy społeczeństwo dowiaduje się o tym, jeżeli te dokumenty są tam zawieszone, znaczy się takie obwieszczenie jest tam zawieszone. I jakby czytać to, co ja powiedziałem w tym momencie, że to jest budynek gospodarczy wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkami towarzyszącymi, to nikomu by do głowy nie przyszło, że to jest w ogóle taka budowla. I dopiero po wnikliwych analizach dokumentów, tak, które trzeba pozyskać, można byłoby stwierdzić, jaki jest faktyczny wpływ tej inwestycji na przyrodę. Więc tak jak tutaj minister zlecił badanie, ale tak naprawdę ta sprawa w tym momencie wybuchła, ale dokumenty zostały, decyzje wydane w 2015 roku, a procedura toczyła się dużo wcześniej. Ja chciałem zwrócić uwagę na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. No to właśnie jest organ, przez który przechodzą te dokumenty i kluczową rolą od początku powstania systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym wpływu na obszarze Natura 2000, były Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. I to jest organ specjalistyczny, który ma te dokumenty, i raport, który był bardzo kontrowersyjny, o którym pewnie jeszcze będziemy tutaj w programie mówić, a tak naprawdę trafił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydawała tą decyzję. I faktycznie ona tak naprawdę, na ciężar tej decyzji spływa na ten organ specjalistyczny, bo ja przypomnę, że zgodnie z prawem raport oceny oddziaływania na środowisko jest jednym tylko z dokumentów. RDOŚ ma wiele instrumentów, inwentaryzację Natury 2000, wiele innych dokumentów, które mogą pomóc mu w wydaniu tej decyzji. I co jest istotne bardzo,
z tego co wiem, z tego co się dowiedzieliśmy teraz, a żadne uwagi nie wpłynęły, po prostu z automatu zostało przyjęte i wydana decyzja. To jest zadziwiające, tym bardziej, że ja wspomniałam o programie Natura 2000. Polska, podpisując układ ateński, czyli akcesję Polski do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przestrzegania tego programu i on... Tak, około 20% powierzchni Polski jest objętych tym programem Natura 2000, a na pewno jest z nim objęta Puszcza Notecka. Puszcza Notecka, obszar chronionego krajobrazu, tak to się nazywa. I jest napisane, że właśnie sprawa wynika, że organem, który ma dbać o to, żeby wszelkiego rodzaju inwestycje, przedsięwzięcia na tym obszarze nie miały negatywnego wpływu na środowisko, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. No i teraz tak, no załóżmy, że to będzie zbudowane z wszelkimi obostrzeniami ekologicznymi, że będą energia słoneczna będzie wykorzystywana do tego, że będą jakieś wspaniałe oczyszczalnie ścieków, że będzie, ale samo przebywanie dużej grupy ludzi, mieszkanie tam, drogi dojazdowe, no i to, co teraz wymyślili, czyli lądowisko dla helikopterów i tak dalej, no jednak musi mieć wpływ na środowisko i to chronione środowisko. To jest trochę też tak, że ta sprawa to jest jedna z wielu spraw, które są w Polsce. Ale mówmy o niej, a o tych wielu porozmawiamy w drugiej części rozmowy, natomiast tutaj ewidentnie mamy bardzo wiele dziwnych sytuacji, kiedy inwestor zakłada fundację, która pojawia się też jako jeden z aktorów w tym całym ciągu, powiedzmy już takiego mydlanego spektaklu, który teraz jest jeszcze bardziej podgrzewany. Ja trochę jedną rzecz zauważyłem, że nie wybrzmiewały jednak też te elementy samorządów, bo to samorząd tak naprawdę, a i koalicja, która tam na miejscu była, a w której byli politycy tak dzisiejszej opozycji, jak i Prawa i Sprawiedliwości, bo tam taka koalicja funkcjonuje, właśnie oni tak jakby dali przyzwolenie na to. Tu jest ten problem. Też jak była sonda prowadzona wśród mieszkańców, to mieszkańcy nie widzieli w tej inwestycji nic złego. Wręcz mówili, że jest to coś, co może im pomóc. Ja na to patrzę też z punktu widzenia, nie jestem ekologiem, jestem miłośnikiem przyrody i dziennikarzem. Natomiast jeżeli obserwuję takie sytuacje, takie zdarzenia, to też jest kwestia nie tylko ochrony przyrody, ale również kwestia gustu, kwestia zaśmiecania krajobrazu, bo to nie jest mały budyneczek, który gdzieś będzie ukryty w lesie, ale jest to po prostu potężna inwestycja, potężny, koszmarny gmach i można wręcz tak żartobliwie i z przekąsem zapytać, dlaczego te wszystkie piękne zamki i pałace, które były zbudowane wieki temu, stoją w ruinie i nikt się nimi tak naprawdę nie zajmie, a stawia się nam kolejne zamki, które nie są potrzebne. Po co nam ten kolejny Malbork, który byłby na miarę możliwości takiego inwestora. Jest to też o tyle przykre, że tutaj przy tej sprawie wychodzi również problem związany w ogóle z mechanizmem dotyczącym typowania wykonawców takich ocen, bo to jest tak, że to sobie inwestor wybiera tego, kto przygotowuje ocenę, a system powinien tak naprawdę być zmieniony. Tor DOŚ na przykład, to jest jedna z propozycji, o których mówią organizacje zajmujące się ochroną przyrody, powinien mieć listę wykonawców certyfikowanych i jeżeli coś pójdzie nie tak z raportem, to potem taki wykonawca jednak ponosi odpowiedzialność za to, co zrobił i już na przykład w przyszłości nie będzie mógł przyjmować takich zleceń od inwestora, ale to musi być lista, która jest przyjęta przez RDOŚ i tylko na przykład te firmy, do tych firm mamy zaufanie, one spełniają wszystkie wymogi, kryteria i mamy większą pewność, że przy tak dużych inwestycjach uciążliwych dla środowiska mamy jednak mimo wszystko coś, co zaczyna działać, bo teraz to jest taka wolna amerykanka, to ja sobie wezmę tę firmę, tamtą, wezmę naukowca, nie ma ludzi też wyłącznie, którzy będą myśleć o dobrze przyrody i pojawiają się też ludzie, którzy myślą o kasie. Ludzie są tylko ludźmi, jeżeli ja bym wynajęła kogoś i poprosiła go, żeby zrobił i zapłaciła mu za to, no to raczej nie przypuszczam, żeby on mi zrobił wbrew, to znaczy napisał opinię, która mi zaszkodzi, prawda?
prawda? Tutaj poruszyliśmy dwie kwestie bardzo, znaczy kolega poruszył dwie kwestie, które są bardzo istotne. Decyzja, tak jak powiedziałem, zapada w 2015 roku. Ale plan już w 2011 został zmieniony. W 2011. Fundacja powstaje 2 lata później. I najbardziej poszkodowani są ludzie, którzy w tym całym spektaklu, którzy wchodzą do fundacji czy do rady fundacji, a myśląc o tym, żeby kontynuować działanie Stobnicy. To była zakład doświadczalny najpierw Polskiej Akademii Rolniczej. O wilka chodziło, tak, prawda? Ochronę wilka. Tam wybitni naukowcy polscy byli związani z tą stobnicą, z tym wilkiem, ale też były inne tam zwierzęta. Potem oczywiście przejmuje to Uniwersytet Poznański, ale co ważne, na przykład szef stobnicy, wieloletnim człowiekiem, który się który pracował w stobnicy, był profesor Bereszyński, członek czy szef Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Także to zasiadali ludzie, którzy naprawdę mieli duży wpływ na w ogóle chociażby ochronę wilka w Polsce. I tak naprawdę inwestor tutaj wydaje się bardzo cwaną osobą. 2011, potem 2015, potem fundacja. I wszystko jest w dużej tajemnicy. Tak? I nagle, jak wyrasta to poza ścianę lasu, zaczynamy widzieć ten problem. Z tych dokumentów, które ja przejrzałem, raport oceny oddziaływania na środowisko, jest ewidentnie nierzetelny na moje oko i będziemy się zastanawiać, co dalej zrobimy jako stowarzyszenie z tym, czy jesteśmy w stanie stwierdzić nieważność tego dokumentu. Poświadczenie nieprawdy? Ale wie pani, żeby udowodnić teraz w sprawie sądowej poświadczenie prawne, to należy przygotować rzetelne dokumenty. I teraz strona społeczna, tak samo jak minister, będzie musiał udowodnić jednak ten znaczący wpływ, bo wrócę do obszarów Natura 2000. Co do zasady, na obszarach Natura 2000 można prowadzić jakieś inwestycje, pod warunkiem, że one nie mają znaczącego negatywnego wpływu na siedliska i gatunki objęte tym obszarem Natura 2000. Czyli upraszczając, pewne działania są dopuszczalne, dlatego że one nie mają takiego wpływu znaczącego, to znaczy takiego, który ewidentnie wyeliminuje te gatunki, tak? Zaprzestanie na przykład być jakiś ważny gatunek, nie wiem, zwierzęt czy roślin, tak? Ale tutaj mamy do czynienia z niespotykaną dotąd skalą inwestycji, która była tak naprawdę bardzo, bardzo skrzętnie ukrywana. O tym wiedziało na pewno miasto, tak? Czyli Rada Miejska. I też takie informacje w sumie, gdyby od początku była czysta sytuacja, no to dlaczego inwestor by mnie mógł powiedzieć, dzień dobry, będę budował drugi Malbork, tak? Dzień dobry, mam tutaj dużo pieniędzy, chcę to zainwestować i będzie ta atrakcja. I będzie praca i będzie praca i tak dalej, tak. I tak dalej. Wszystko było w naprawdę dużej tej. Ale to właśnie jeszcze do tych samorządów wrócę, nawet w tygodniku Sieci jest takie słowo redakcyjne, które właśnie również pokazuje ten główny problem, czyli lokalne media, lokalne samorządy i te lokalne układy, które tak naprawdę powodują, że dochodzi do takich koszmarków inwestycyjnych, bo tutaj panuje taka zmowa, układ być może, który będzie sprawiał, że nikt się nie będzie tym bulwersował, wszyscy są zadowoleni, bo lokalnie to odpowiada komuś, więc tutaj następuje taki proces właśnie, który gdzieś nam wybuchł i teraz mamy sytuację. Ale czy to nie jest zadziwiające, że po takiej fali krytyki, po skierowaniu sprawy do prokuratury, do przysłaniu kontroli, interwencji CBA, które zażądało dokumentacji, po tym wszystkim Rada Miasta Oborniki jakby nic z tego dokłada kolejne elementy, które to środowisko będą niszczyć, bo nie ukrywajmy, że niszczyć. Tak, tylko że decydujący głos, ja wrócę do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, bo Rada Miejska może sobie chcieć, bo nie wiem, widzi w tym interes, widzi w tym, nie wiem, potencjalnego inwestora, który przyniesie, nie wiem, miejsca pracy, sławę, no bo zła sława czy dobra sława, ale sława. No tak, architekt, przepraszam, że panu przerywam, ale architekt, który mówi, że 5 lat projektował ten budynek, bo on chciał stworzyć taki średniowieczny zamek z uliczkami, turyści będą z całego świata przyjeżdżać, no jak park rozrywki, tak, prawda, w środku puszczy, park rozrywki, właśnie. Tylko że ja dokończę moją myśl. Rada Miasta nie uchwali żadnego planu zagospodarowania przestrzennego z nowymi elementami, jeżeli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powie nie. Jeżeli nie uzgodni tak zwanej prognozy oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu, a to
rada może, miasta może sobie chcieć, niemniej znowu RDOŚ jest tym ciałem i dlatego ja zwracam uwagę na taką ogromną rolę regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, dlatego że od decyzji tych organów, czyli w każdym województwie mamy RDOŚ, zależy nie tylko konkretna inwestycja, ale również i plany zagospodarowania przestrzennego. I ja znam takie miejscowości w górach, gdzie w bardzo cennym terenie planują inwestycje, które będą miały znaczący negatywny wpływ na Naturę 2000 i uzupełniają, składają wniosek 17 razy. Uparcie składają... I RDOŚ odrzuca. I RDOŚ odrzuca. Czyli, szanowni państwo, jest możliwość, jeżeli będzie wola i naprawdę przychylność na, jeżeli chodzi o Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, to gmina zgodnie z polskim prawem, które uważam, że jest fajne, że to jest akurat dobre, że mamy organ specjalistyczny, który jest w stanie powiedzieć nie, bo to jest ten organ, który ma badania, który ma specjalistów, który umie czytać raporty oceny oddziaływania na środowisko. To jest dosyć trudne. No i który tak jakby jest odpowiedzialny za to, żeby program Natura 2000 był przestrzegany, prawda? Dokładnie. Bo jakieś konsekwencje, jeżeli się okaże, że nie przypilnował, no to ponoszą. Dokładnie, więc teraz pytanie, czy da się wyciągnąć konsekwencje od tamtego dyrektora, który podpisał tą decyzję na ten zamek, i czy da się, bo z tego co wiem, już dyrekcja się zmieniła, czy da się teraz, regionalny dyrektor będzie miał na tyle odwagi, swoje opinie przedstawi, że nie uzgodni tego. Jeżeli nie uzgodni. No ale przepraszam bardzo, Rada Miasta bez opinii RDOŚ nie może, RDOŚ-u nie może uchwalić. Nie może, znaczy może chcieć, tak? I ale może co, uchwalić? Uchwaliła. I co, dopiero RDOŚ tą uchwałę? No jeżeli już uchwaliła i wojewoda opublikuje, tak? To znaczy, że RDOŚ na to wydał zgodę. No to zobaczmy, czy opublikuje. Czy opublikuje, to jest... Bo to na początku lipca, to może z publikacją jeszcze się... Ale dobrze, mówiliśmy o tym, że pewne układy lokalne sprawiają, że samorządy są bardziej przychylne jednym inwestycjom, a mniej przychylne innym inwestycjom. No ale mamy Puszczę Notecką, prawda? Państwo walczyli jako ekologowie, może nie panowie akurat, ale w ogóle środowiska ekologiczne walczyły w sprawie kornika w Puszczy Białowieskiej. Ja rozumiem, że Puszcza Białowieska to jest skarb narodowy, to jest unikatowe w ogóle zjawisko w skali europejskiej. Może z Puszczą Notecką akurat no, nie można porównać, no taka trochę uboższa krew, no, ale też bardzo wartościowa. I nagle w 2010 roku marszałek województwa wielkopolskiego wydaje decyzję o odlesieniu prawie 3 hektarów terenu. Jaki to wpływ na środowisko ma, jak się wytnie tyle drzew? Ja właśnie chciałem tylko zwrócić uwagę, ja to nazwę roboczo anatomia afery Stopnickiej, bo cała sprawa została nagłośniona w sposób bardzo niefajny. O, i tutaj zrobimy przecinek, żeby naszych widzów zaciekawić i wrócimy za chwilę do państwa.